Cześć, witajcie, z tej strony Piotr Tokarski i witam Was w kolejnej recenzji, tym razem na warsztat wchodzi YJ Yilang Cube, czyli kostka już dość niektórym osobom znana, lecz tutaj mamy od YJ-a, to jest takiej nowej serii, wypuszczoną kosteczkę i jest ona również taka specyficzna, taka ciekawa. Tak więc przechodząc już do samej kostki, kostka jest właśnie wypuszczona przez YJ'a w tej swojej nowej, że tak powiem, serii. Jak wiecie, YJ 2 lub 3 lata temu się oddzielił od Moju i zaczął produkować swój taki inny troszeczkę plastik. On jest taki jakby zalaminowany, taki bardziej śliski, mniej więcej jak powierzchnia ekranu telefonu, że niby to jest śliski, ale jednak palec się tak mocno tutaj nie ześliznie z tej kosteczki, jest to dość stabilne. No i ta budowa tych wszystkich kosteczek, no, bardzo ciekawa, że tak powiem. Jest to na pewno coś rzadziej spotykanego, tak to mogę nazwać. No i zobaczcie, jak ta kostka się tutaj genialnie porusza. Jest to kostka dość zbliżona w zasadzie do kostki Feng Huolun. Zresztą pokażę Wam ją do porównania. Tutaj mamy kosteczkę Feng Huolun, tutaj mamy tak jakby dwie kolumny na danej warstwie, tutaj zaś mamy trzy. Ale kostka poruszaniem się, całym wyglądem, że tak powiem, plastiku, regulacją, wszystkim jest praktycznie taka sama jak właśnie ta kosteczka. Tak więc no tutaj dość zbliżony mocno produkt. Tak więc zwracając do naszej docelowej kostki, jaką jest Yilang, to poruszanie się jest bardzo, bardzo przyjemne. Naprawdę kostka jest no taka specyficzna. Tutaj jak na kostkę z zmiennokształtą porusza się, no jak dla mnie genialnie. Zobaczcie, jak można na niej świrować. Tutaj ścinanie zakrętów jak na taką kostkę, no zobaczcie, zresztą sami, jest bardzo, bardzo dobre. W przeciwną stronę wiadomo, będzie troszeczkę gorzej, no ale też jest bardzo dla mnie dobrze. Kostki zmiennokształtne powoli, rynek mam wrażenie, że się pnie już z jakością tych kostek właśnie i zobaczcie, czym nas tutaj zaskoczyła firma YJ. Widzicie, to ścinanie zakrętów jest w przeciwną stronę, to jest w stronę celu, tak? Tutaj ścinamy w stronę celu, a tak w przeciwną stronę, no jak dla mnie też genialne ścinanie pod tym względem. Wiadomo, że gorzej niż w stronę celu, tak jest zawsze, ale no naprawdę bardzo, bardzo dobrze to się tam sprawuje. Oczywiście tutaj mamy pod centerkapami śruby regulacyjne, jakby ktoś potrzebował wyregulować, choć jak dla mnie, a tak będzie tutaj mocno to się działo, choć jak dla mnie kostka jak przychodzi tutaj fabrycznie wyregulowana, to jest to bardzo dobrze wyregulowane i w moim odczuciu nie należy tego zmieniać. Można jedynie kosteczkę nasmarować, choć ona i tak jest szybka. Właśnie jeżeli chodzi tutaj o feeling i dźwięk, no to jak sami zresztą słyszycie, tutaj feeling jest bardzo dobry na tej kostce i zachęca, że tak powiem, do układania. Sam feeling tutaj, kostka porusza się bardzo gładko, ta ścianka tutaj, zobaczcie, jak szybko się potrafi obkręcać. Jak tutaj zakręcę, to ten pęd zachowuje się na kostce, co znaczy, że kostka jest jeszcze szybka, a sam feeling jest gładki, praktycznie żadnego takiego szurania o plastik. Mało to bardzo słychać, no i wszystko to się składa naprawdę w taką fajną całość, odcienie plastiku takie klasyczne jak na YJ-a, ładne, fluorescencyjne, choć ten żółty mógłby być troszeczkę jaśniejszy. A więc to było na tyle w tej recenzji, w zasadzie dość obszerna i długa ta recenzja, jak na taką kosteczkę, ale czy ja Wam polecam, no w zasadzie tak samo jak w przypadku kostki Feng Huolun. Na pewno gdzieś tutaj podlinkuję w karcie z tego względu, że no są to bardzo podobne kostki do siebie, też od tej samej firmy, z tej samej, można powiedzieć, serii, taki sam plastik, ścianę zakrętów tak samo zachwyca, tak więc jest to coś dobrego. No i ja taką kosteczkę bym Wam polecił, z tego względu, że fajnie będzie wyglądał na półce, nie jest to zbyt trudna układanka, bo układa się bardzo podobnie jak 3x3, a można kogoś zaskoczyć, gdzieś się pochwalić, pokazać, no i sama kosteczka na pewno Wam się będzie na niej przyjemnie układało. Tak więc to było tyle w tej recenzji. Trzymajcie się i cześć. Do następnych filmów.